przystępujemy do kwestii dotyczących pieszych, których to kwestii nie poruszyliśmy tydzień temu. No sporo nam jeszcze tych rzeczy zostało. No tak, a to takie są Drobiazgi, aczkolwiek takie, które należy sobie w głowie ułożyć, że takie mamy obowiązki jako piesi. Jeżeli ktoś chciałby sprawdzić, jakie ma piesze obowiązki, to odsyłam do artykułu numer 11 w przepis kodeksie ruchu drogowego i tam wszystko jest opisane krok po kroku. Więc jakie ten pierwszy pieszy, jakie my mamy obowiązek? Mam obowiązek oczywiście korzystać z chodnika, lub drogi dla pieszych. Jeżeli tego chodnika lub drogi dla pieszych nie ma, to musimy iść po poboczu. Jeżeli nie ma pobocza, to możemy korzystać z jezdni. Yy, ale jeżeli idziemy po jezdni, to musimy iść jak najbliżej jej krawędzi, lewej krawędzi yy, i ustępować miejsca pojazdom nadjeżdżającym, czyli musimy iść pod prąd. Pamiętajcie państwo, że wy musicie iść pod prąd zawsze. Jeżeli poruszacie się po jezdni, czy to jest obszar zabudowany, czy jesteśmy poza obszarem zabudowanym, mamy obowiązek poruszania się po jezdni. Piesi powinni iść też jeden za drugim. Nie mają prawa iść jak gdyby jeden obok drugiego, żeby sobie pogadać. Chyba, że znajdują się na drodze o małym ruchu, wtedy mogą sobie iść i dyskutować i tego ruchu nie utrudniają i w warunkach dobrej widoczności przejrzystości powietrza, czyli w dobrej widoczności. Jeżeli ta widoczność jest zła, już muszą iść gęsiego jeden za drugim. I pogadać sobie za bardzo nie mogą wtedy. No mogą tylko tak jeden mówi do przodu, do, do, do tyłu. Do, podaj dalej. Tak, podaj dalej, tak sobie pogadać mogą. Kolejna rzecz, którą y, piesi mogą, albo muszą, mogą korzystać z drogi dla rowerów, ale jeżeli korzystają z drogi ra, dla rowerów, bo załóżmy nie ma chodnika, to rowerzyści mają pierwszeństwo i muszą ustąpić y, piesi Pierwszeństwa rowerzystom, czyli to oni są ważniejsi, bo my korzystamy z ich drogi. Pierzy, pieszy po zmierzchu musi korzystać z odblasków poza obszarem zabudowanym. Ale no oczywiście właśnie. przeciwko temu protestujemy. Powinien korzystać zawsze, prawda? Zawsze. Nawet w obszarze zabudowanym, bo obszar zabudowany to wcale nie znaczy, że jest obszar oświetlony. Z kursantami, jak robię taką trasę autostradą do łańcuta i potem z powrotem, to przy, wyjeżdżamy sobie y, za łańcutem, znaczy nie za łańcuchem, bo cały czas jesteśmy w obszarze zabudowanym, ale wyjeżdżamy na drogę i ja mówię, spójrz, czy jesteś w obszarze, czy jesteś poza obszarem. Jak sądzisz? O wino no ze znaku wynika, że jestem w obszarze, ale tu nie ma żadnych zabudowań, mm -hmm. jakiś tam jeden dom, jakaś wulkanizacja, coś tam. No ale mówię, ale jesteś w obszarze zabudowanym, więc tam pieszy nie musi korzystać z odblasków, tak? Bo jest w obszarze zabudowanym. Brzdura. Więc czy jest w obszarze, czy nie jest w obszarze, powinien korzystać z odblasków, jeżeli musi iść po jezdni. Bo jak idzie po chodniku, no to nie ma takiej potrzeby. No i to też jest głupota, panie domku. Y do że czego? nie musi korzystać z odblasków, no? jeśli idzie po drodze dla pieszych lub po chodniku. No ale to po co te odblaski? No na wszędzie chodniku? powinny być odblaski, bo są takie miejsca, gdzie nie ma na przykład latarni i nie widać. Ale to co? A na może chodniku nagle przejść? Ach, wszystko może grozić. Dzik chyba. <laughs> no Wie pan, co się wymyglę? Pani... Nie, panie Tomku, ja bym była. Yy, zdecydowana no. i konsekwentna tutaj. Zawsze i wszędzie odblask. Jak zaczniemy robić takie tak. wyjątki, o jak jest chodniczek, to nie, to, to, to nie. No tak, tak. Nie, no, ma pani rację. Łatwiej jest powiedzieć, że zawsze mamy korzystać z odblasków, ale no, nie do końca to widzę. No widzi pani pierwszego, który idzie po rejtana, po chodniku w, i musi mieć odblask? Yy, tak, ja uważam, że tak, że wszędzie, naprawdę. Bo za chwilę skręć Tak, <noise> uliczkę. uliczkę na fębrze, tak. A kawałek nie będzie. To wtedy sobie Albo samochody będą stały na chodniku i nie będzie mógł przejść chodnikiem i będzie musiał wejść na jezdnię. A? a, a, a kto, myśli, kto myśli? Kto myśli? Doku, czy możemy zrobić przerwę? Możemy, ale już ostatni punkt mi został. Nie, 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 ja muszę nie? teraz to przeczytać, proszę, bo, to proszę, bo się zbiera. Proszę proszę. Otóż,